Startował pan w 4 sezonach w cyklu Grand Prix 2001, 2002, 2004, 2010, 2009. W ilu łącznie turniejach cyklu Grand Prix w tych latach wystartował pan? Może się pan pomylić o 2 turnieje. Raz miałem biodro uwalone, czyli nie pojechałem chyba całym roku. Później jechałem z dziką kartą, tak? To też... Ile tych turniejów się uzbierało? Dobra. 15? 22. W 2004 roku został pan na torze w Częstochowie indywidualnym mistrzem Polski. Kto obok pana stanął wówczas na podium? Jarek. Nazwisko? Jarek Hampel. I mam już go na końcu. Kurczę, blisko jestem, ale nie pamiętam. Runeholta. No właśnie. W 2007 roku wygrał pan Złoty Kask. Gdzie wówczas odbył się finał tych zawodów? Bydgoszcz. Bardzo dobrze. W 2006 roku został pan indywidualnym wicemistrzem Europy na torze w Miskolcu. Kto wówczas zdobył złoty medal? Krzysiu Jaboński. Bardzo dobrze. W 2005 roku reprezentacja Polski z panem w składzie na Stadionie Olimpijskim zdeklasowała rywali i sięgnęła pod różnowy puchar świata. Proszę wymienić co najmniej 3 z 4 żużlowców, którzy wówczas bronili narodowych barw razem z panem. Jarek Hampel, Tomasz Golop, Piotr Protasiewicz. Bardzo dobrze. W 2012 roku wygrał pan prestiżową Złotą Przylbę Pardubice. Na ile okrążeń rozgrywany jest wielki finał tego najstarszego turnieju żużlowego w Europie? 6. Bardzo dobrze. W 2018 roku wygrał pan z kolei turniej Łańcuch Herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Co znajduje się w herbie miasta, którego barwy reprezentuje pan w tym sezonie? O kurczę. Nie wiem. Ładny ten herb, ładny łańcuch, ale jabłko królewskie i 2 klucze. No i właśnie jeszcze a propos turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który jest najstarszym turniejem rozgrywanym w Polsce. Od ilu lat, oczywiście z przerwami, on jest rozgrywany. Może pan się pomylić o 3 lata. Podkreślę, że jest najstarszy. Nie wiem. Lata 50 się zaczęło, tak? No od ilu lat? 42? Mówił pan lata 50, nie? Tak się zaczęło. To ile lat do dzisiaj mamy? Nie wiem, policz to szybko. Okrągła rocznica wkrótce. W latach 50 to było. Bardzo dobrze, dokładnie rok 50. 50, ale... Nie, bo numeracja jest troszeczkę inna niż lata, bo były przerwy. Aczkolwiek pytanie było, od ilu lat jest grozwany? Około 70 lat. Bardzo dobrze, 69 za rok jubileuszowy. Ostrów Wielkopolski to miasto sportu. W jakiej dyscyplinie sportu miasto to posiada klub w Ekstraklasie, który w ostatnich latach zdobył m.in. wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski? Koszykówka. Męska, bardzo dobrze. W 1997 roku, to już ostatnie pytanie, w 1997 roku został pan młodzieżowym, indywidualnym mistrzem Polski na torze w Częstochowie. Ile punktów wówczas pan zdobył? Przegrałem, pamiętam. Wiem, że defekt też miał, Dobrowski i nie wiem, 13. Bardzo dobrze.